Warszywy przybłęda. Gaunter Odim. Bo widzisz, Geralt wypełnia pewne zadanie. Dłużej nie będę przeszkadzał, bo czas ucieka. Roivenowi posmarować, Tesakowi posmarować, jak to interes prowadzić? Jen, śmierdzisz jak gówno. Geralt, pieprzyłeś moje przyjaciółki. Sędzę i opowiadania. Tak, pieprzyłem te wszystkie dziwki. Jakie to ma znaczenie? Ogród, nasz ogród. Jak mogliście? Właśnie sobie przypomniałem, że zostawiłem zupę na ogniu. Spierdamy! Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam Gina z Indy. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Giny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, jak Gin połamał kutasa po jaskrowi. Dalej mówimy o Ginie, czy już o dziwce, Triss? Co za niezwykły zbieg okoliczności. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale... możesz liczyć na seks przedmałżeński. Noż, kurwa, nie musisz mnie namawiać. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15? 20 lat? Szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Poprosiłeś Gina, żeby nagle naszła mnie ochotę na seks przedmałżeński, a ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Jak śmiesz naruszać spokój mojej boskości, śmiertelniku? Coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Potrafisz być kawał dziwki, ale ja cię, kobieto, kocham. A ja ciebie. Co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. W takim razie chodźmy do stodoły. Muszę się jeszcze na koniec jakoś zabawić. Geralt, słyszałam plotkę, że wcześniej pieprzyłeś inne czarodziejki. Na przykład Fringilla, Vigo czy Coral. Tak? Zaadresuj ją na dział obsługi klienta. Kermoren, Kedwen.